Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie granaty dymne JFS Smoke Bomb, które dostałem ze sklepu Ultra Shop. I takie granaty dymne kosztują 28 zł. Kupujemy je w opakowaniu zbiorczym, czyli 5 granatów dymnych za 28 zł. Jedyny minus jak jest, to to, że mamy tylko jeden kolor. Nie mamy mix kolorów w opakowaniu, tylko kupujemy 5 smoków jednego koloru. I mamy kolor biały, niebieski, fioletowy, czerwony, zielony i żółty. Ciekawością jest to, że JFS1 produkuje firma Jorge, a z ciekawości JFS2 produkuje firma Piromax. Zaraz wam tutaj pokażę. Była gdzieś informacja, jest wyprodukowano dla Ultra Shop, producent Piromax. Tutaj jak ostrość złapie kamera, macie napis po samym środku Piromax, proszę bardzo. I odpalimy sobie wszystkie kolorki i dla was, kochani widzowie, będzie takie zadanie, żebyście wybrali, który kolor wam się najbardziej podoba. Oczywiście chciałem wam przypomnieć, że w sklepie Ultra Shop obowiązuje rabacik 5%, jeśli wpiszecie hasło Mahony. A zarazem wytestujemy sobie, czy JFS2 jest lepszy od JFS1. Czas palenia takiego granata dymnego jest to prawdopodobnie około 60 sekund, ale nigdzie tu nie ma takiej owej informacji. I tak, granat żółty posiada 41 gram mieszanki, granat zielony posiada 46 gram mieszanki, czerwony posiada 41, fioletowy posiada, już wam mówię, 46, niebieski ma mieszaneczki 56, czyli niebieski ma na razie najwięcej, i biały ma 51. A później, jak się uda, odpalimy sobie 6 granatów dymnych ustawionych jeden obok drugiego. Może się uda zrobić taki ładny pióropusz kolorowy, taką tęczę. A więc nic innego mi nie pozostaje, jak zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie granat niebieski. Ładny, ciemno-niebieski kolor. Nie jest aż tak bardzo gryzący ten dym. Cena jednostkowa wynosi około 5 zł i 60 groszy. Całkiem zacny taki granacik. Lecimy teraz z czerwonym. Nie widać mnie!
No, czerwony jest zdecydowanie mocniejszy i lepszy od niebieskiego. O Jezu. Ale sikierę nakołtuniło i to dość dobrze, patrzcie. Wszędzie jest taki delikatny dym, nawet tutaj jest, ale na kamerze aż tak dobrze tego nie widać. Patrzcie, jak to się utrzymuje. No, powiem wam, jak liczmy 6 zł, taki granat dymny to naprawdę rewelacja. Teraz musimy odczekać parę minut, aż to zwietrzeje. Mamy niby mały, delikatny wietrzyk, ale jednak się utrzymuje. Będziemy mieli nasze graffiti. Dla osób, które prowadzą urbexy, to jest prywatna ściana, wynajmowana, więc możemy sobie tutaj odpalać legalnie. Lecimy teraz z zielonym. Trzeba tą bibułkę sobie zerwać, żeby odsłonić ląd. Bibułka zabezpieczająca. No i lecimy z zielonym. Ale wali. No, nasze pierwsze graffiti na naszej ściance. Takie urozmaicenie do przyszłych filmów, które to będziemy nagrywać. Prawdopodobnie jak deszcz spadnie, to to zmyje ten smoke, ale fajnie. Lecimy teraz z białym. Powiem wam, że naprawdę rewelacja. Te granatki. Taki mleczny, biały kolor. W tamtą stronę jest teraz wiatr. Ale można śmiało trzymać w łapie i nie parzy. Oczywiście według instrukcji nie wolno trzymać w łapie. Robię to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dobra. Lecimy teraz z fioletowym. Piszcie mi w komentarzach, jaki wam według was najlepiej wypadł kolor. Fioletowy chyba najkrócej się pali. Lecimy teraz z dwoma żółtymi. Jak on się dokładnie nazywa? JFS2 kontra JFS1 Pyromax Jorga.
No na razie idą łeb w łeb. Jergowski już padł. JFS2 jeszcze się pali. Brakuje mi tylko czarnego koloru, ale wiecie, czarny jest najbardziej przypałowy. Bo z daleka by pomyśleli, że coś tu się pali. No, JFS2 zdecydowanie dłużej. I patrzcie, jaką sikierę zrobił. O Jezu, co dwa dymiaki, to nie jeden. Prawdziwa zasłona dymna. Teraz spróbujemy palić 5 kolorów równocześnie. Miks kolorów. Wiele razy pisaliście, żebym odpalił właśnie parę smoków naraz. Zaczaruje twój świat. Biały już padł. Zielony z niebieskim, się, z fioletowym się pogryz. Nie, biały cały czas się pali. Ale fajnie to wygląda. O, fioletowy to w naszą stronę wali. Biały padł, żółty padł. Oho. Ale gruzące dymisko. Trzeba zrobić standardową zasłonę dymną. No i dobra, kochani, to byłoby na tyle. Gorące podziękowania dla sklepu Ultra Shop za podesłanie mi owych dymków. Mogę powiedzieć tyle. Ogromnym plusem jest to, że miałem dość długi czas palenia. Ładne, intensywne barwy. Minusem jest to, że nie ma pakowania, miks kolorów do opakowania. Może w ten sposób, że nie można kupić miksa kolorów, tylko kupujemy jeden kolor. Ale tak poza tym bardzo fajne i daję im ocenę 9 z malutkim minusikiem. A wy jaką byście im dali ocenę? Czy może kiedyś w przyszłości zakupicie? Pamiętajcie, to jest nowość tegoroczna. I który kolor według was wypadł najlepiej i który wam się najbardziej spodobał? Trzymajcie się ciepło. Na razie.